Dookoła nas, dookoła całego, całej dzieje się jeszcze inna otoczka. Dzieje się coś takiego jak budowanie marki osobistej i o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Ale chciałbym zacząć od pewnej historii. Czy może ktoś z Was kojarzy, kim jest ten pan ze slajdu? Okej, widzę, jest, przyszedł jeden, jeszcze nie będę mówił, jeden komentarz przyszedł od osoby, która kojarzy, o co chodzi. Tutaj jest muzykiem. Okej, nie pojawiają się komentarze, więc opowiem Wam pewną historię. Kilkanaście lat temu Washington Post zrobił pewien eksperyment społeczny. Ten pan stanął na stacji metra i przez 40 minut grał na skrzypcach. Grał na skrzypcach znane utwory Straussa, Bach. Eksperyment miał dowieść, czy ludzie w pośpiechu będą w stanie uczulić się na wrażliwość pięknej muzyki i jaka będzie ich relacja do całego tego wydarzenia. Przez prawie godzinę ten muzyk uzbierał $32,17. Miało go okazję usłyszeć 1070 osób, ale tylko 7 osób z tego ponad 1000 zatrzymała się na co najmniej minutę, żeby dłużej posłuchać. I kim był ten muzyk? Problemy chyba z prezentacją, przepraszam. Tym muzykiem był Joshua Bell, jeden z największych wirtuozów skrzypiec obecnych czasów, jeden z najwybitniejszych żyjących muzyków w dzisiejszych czasach. Skrzypce, na których grał, to były historyczne Stradivariusy za $3,5 miliona. Mimo to ludzie nie potrafili docenić tego kunsztu i nie byli zainteresowani, żeby słuchać tego muzyka, natomiast tydzień wcześniej na jego koncert bilety, które kosztowały ponad $100, wyprzedały się w zaledwie niecałą godzinę. Ten eksperyment miał dowieść tego, czy ludzie będą uczuleni na piękno. Dowiódł, że ludzie nie są uczuleni na piękno, ale dowiódł jeszcze czegoś innego. Tego, że kontekst, historię i marka osobista mają znaczenie. Pokazał, że czasem nie wystarczają umiejętności, bardzo wysokie umiejętności, możliwości realizowania tych umiejętności, bo przecież skrzypce za $3,5 miliona dają nam taką możliwość. Oraz nie pomaga nawet najlepszy repertuar takich kompozytorów jak Bach czy Strauss. Nie pomoże to nigdy, jeżeli nie mamy dookoła tego zbudowanej otoczki. Ludzie potrzebują tej otoczki, potrzebują kontekstu i potrzebują historii. Markę osobistą możemy traktować jako swoistą opowieść. Już dawno nas nie interesują suche fakty o umiejętnościach, o zaletach, tylko szukamy umiejscowienia korzyści, żeby doświadczyć tej całej historii, żeby być elementem danej opowieści. Na przykład, kiedy chcemy kupić sobie telefon. Wielu z nas patrzy na parametry, ile będzie miał pamięci ten telefon, nie wiem, jaki będzie miał aparat i inne tego typu rzeczy. I kiedy znajdziemy sobie jakiś już dobry telefon, no to ufamy marce. Jeśli ta marka nas zawiedzie, to już nie wrócimy z powrotem do tego, nie wrócimy do tej marki. Natomiast jeśli ona nas nie zawiedzie, my będziemy dalej opowiadać. Nawet będziemy się z innymi sprzeczać i udowadniać, że właśnie ta marka jest najlepsza. Zresztą niejednokrotnie
każdy z nas był świadkiem, kiedy to sympatycy Apple bili się na słowa z sympatykami Samsunga, który telefon był lepszy. A tak naprawdę za jednym i za drugim stała jakaś marka, stało coś, z czym chcieliśmy się identyfikować. Wielu z deweloperów, jak mówi się o marce osobistej, to od razu przychodzi na myśl LinkedIn. I czy LinkedIn to jest budowanie marki osobistej? Ja bym chciał dać taki przykład. To, kiedy nie mamy w ogóle profilu na LinkedInie, a jesteśmy świetnymi ekspertami. Co to wtedy jest? Wtedy to jest nasz błąd. Bo po co te nasze wielkie umiejętności, skoro one nie mogą się przełożyć w żadną wartość? Po co mamy mieć wysokie umiejętności w programowaniu, znać wiele frameworków, skoro na przykład nie będziemy mogli znaleźć sobie pracy, żeby pracować przy jakimś produkcie? Jest to bez sensu. Więc wielu z nas już się przekonało do tego, że tworzymy profil na LinkedInie i tam podajemy te podstawowe informacje o naszych umiejętnościach. I czy to jest już budowanie marki? No nie. Jeżeli założymy sam profil na LinkedInie, nie wypełnimy go dobrze, tylko napiszemy umiejętności Angular, Junior Angular Developer jako nasz opis, to jeszcze nie jest budowanie marki. To nawet nie jest marketing. To jest taka sprzedaż pośrednia. My wystawiliśmy swoje umiejętności na sprzedaż, ale nie martwimy się, co, jak będzie. Kiedy wypełnimy nasz profil na LinkedInie, zadbamy o to, aby znalazło się wszystko to, co potrafimy, to czy to jest budowanie marki? Nie, to jest marketing. To jest czysty marketing, kiedy chcemy zachęcić innych, aby zaczęli budować z nami relacje. I załóżmy, udało nam się. Pisze do nas rekruter, zaprasza na rozmowę rekrutacyjną i przychodzimy na tą rozmowę rekrutacyjną. I mamy oprócz rozmowy technicznej także element, miejsce, żeby opowiedzieć o sobie. I opowiadamy, co potrafimy, jakie ciekawe projekty realizowaliśmy. Czy to jest budowanie marki? Nie, to dalej nie jest budowanie marki, tylko to jest sprzedaż pośrednia. Jak najlepiej chcemy siebie pokazać, aby sprzedać. Zatem, kiedy mówimy o marce osobistej? O marce osobistej mówimy wtedy, kiedy dzwoni do nas telefon i ktoś przedstawia się, wita nas i mówi, że chciałby nawiązać z nami kontakt, bo inne osoby opowiadały, że warto do nas się odezwać w tej sprawie, bo my niesiemy jakąś wartość i te osoby już się przekonały, a osoba nowa, która się do nas odzywa, chce się przekonać sama o tej wartości, bo ufa w tą rekomendację. Marka osobista, żeby w ogóle miała sens, oczywiście musi być spójna, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić piękny profil na LinkedInie, gdzie jest wpisane milion różnych frameworków, języków, a tak naprawdę rok doświadczenia. Czy to jest spójne? Nie. To na pewno nie jest spójne, bo nawet jeżeli jesteśmy takim niezwykle wybitnie zdolnym, uzdolnionym juniorem, no to oczywiście nie jesteśmy w stanie znać 100 języków programowania i 100 frameworków, pracując profesjonalnie od roku czy od pół roku. To jest w ogóle niespójne. Tutaj już komunikat ten, wiadomość komunikacyjna nie działa. A żeby wszystko mogło być, przejść dalej, czyli żebyśmy stali się autentycznymi osobami, które mogą dać komuś wartość, musimy o to zadbać. Nie możemy kłamać. Czy za marką osobistą i autentycznością musi w takim razie stać jakość? Uważam, że także nie musi stać wielka jakość. Sami czasem pewnie się spotkaliśmy z tym, że czytaliśmy jakieś blogi, oglądaliśmy jakieś wystąpienia i czuliśmy, że nie ma to takiej technicznie największej jakości, ale podobało nam się to, dało nam to jakieś pewne spostrzeżenia. Czemu tak się dzieje? Okazuje się, że nasz mózg
bardziej docenia ludzi autentycznych, kiedy widzimy, że ktoś się stara, niż to, żeby oni byli perfekcyjni, niż to, żeby oni nieśli ze sobą jak największą jakość. My, żebyśmy komuś zaufali, zazwyczaj potrzebujemy tego, żeby on dał nam jakąś troszeczkę większą wartość niż taką, którą w danym momencie mamy. Ważnym elementem, o czym będę jeszcze wspominał przez całą prezentację, jest to, że markę osobistą tworzymy w niszach. I pierwszą niszą taką to już jest, to jest to środowisko pierwszego kontaktu. Jest to nasze biuro, nasza praca. Jeśli jesteśmy jeszcze studentami, to jest to nasza grupa na studiach. Jest to grupa ludzi z naszego roku na studiach. I o tej niszy już musimy pamiętać. Markę osobistą tworzy się u podstaw. Nie musimy, jeżeli mówimy słowo marka osobista, to nie musimy od razu myśleć o ludziach, o deweloperach, których zna cała Polska, którzy robią wielkie rzeczy. Bo marka osobista nie zawsze musi być globalna, bo marka osobista zawsze istnieje. Oczywiście marka osobista wzrasta. Kiedy jesteśmy bardziej aktywni, dajemy większą wartość, możemy wychodzić z naszych nisz i robić to w dwa sposoby. Możemy robić to w sposób wertykalny i horyzontalny. Horyzontalny jest wtedy, kiedy szukamy różnych nisz i w nich siebie odnajdujemy. Na przykład jesteśmy zarówno dobrzy w angularze, jak i w springu. Możemy być w lokalnym środowisku angularowym i springowym i tu, i tu. Mieć jakąś markę, ludzie mogą nas znać, wiedzieć, że dajemy jakąś wartość, ale wzajemnie ci ludzie nie będą znali nas z tych rzeczy. Oczywiście możemy też markę swoją bogacić w sposób wertykalny, kiedy to po prostu rozszerzamy działalność, kiedy na początku jesteśmy znani z tego, że jesteśmy dobrzy na frontendzie tylko w naszym zespole, później jesteśmy znani w całym dziale w firmie, a koniec końców jesteśmy znani na całym świecie i dajemy najlepsze prezentacje dla całego świata. Wszystko tak naprawdę zależy od zamysłu, gdzie my tą markę chcemy tworzyć. Zatem jak już wiemy, co to jest ta marka, no to jak tą markę możemy tworzyć my jako deweloperzy? Już powiedzieliśmy sobie to, że każdy z nas ją tworzy codziennie. Tworzy z nią każdy z nas codziennie, bo marka jest osadzona w niszach. Pierwszą niszą jest praca. Wszyscy chodzimy do pracy i pracując tworzymy jakąś wartość. Tworzymy wartość jako oprogramowanie dla klienta, tworzymy wartość jako wsparcie dla kolegów z zespołu. To są takie podstawowe dwie rzeczy. I to tak naprawdę, jeżeli wyjdziemy od tego i się skupimy, że najpierw jest tworzenie wartości, a dopiero później jest poprawnie wypełniony profil na LinkedIn, da nam dużo, dużo takich możliwości. I wracając jeszcze raz do tej pracy, do czego powinniśmy dążyć w pracy, żeby mieć dobrą markę osobistą? Według mnie warto utrzymywać dobre relacje, dobrą komunikację. Bo nie ma odpowiednika do tego słowa, ale po angielsku mówi się o tak zwanej go-to-person. Go-to-person jest to osoba specjalista w danej firmie, gdzie jak ktoś ma problem z czymś, na przykład z Angularem czy z Reactem, to pierwsze co myśli, to to, żeby się skontaktować właśnie z tą osobą. I to jest takie nasze pierwsze dążenie, jak stajemy na tej drodze eksperckiej, jak się rozwijamy, to jest to, że ludzie, którzy są w naszym kręgu, w naszej pracy, w naszym zespole, żeby do nas się odzywali. I te osoby będą się do nas odzywać pod jednym warunkiem, pod takim warunkiem, że my będziemy dawać tą wartość. Bo co z tego, jeśli nasza wiedza będzie mega wysoka, będziemy prawdziwymi erudytami, ale na przykład będziemy mieć takie podejście, że powiemy komuś: Aniu, nie chce mi się teraz tobie tego tłumaczyć, albo nie mam czasu, wytłumaczę jutro, a jutro
a jutro wezmę urlop i wiem dobrze o tym, więc nie wytłumaczę i jakoś to będzie, albo po prostu widzę, że ktoś pisze cały czas z jakimś problemem, to nie odpisuje. To nie jest wart, to jest wtedy też budowanie marki, ale w ujemnym słowa tego znaczeniu. I czy wy lubicie pracować z osobami, do których się zwracacie z jakimś problemem i one was po prostu ignorują? No pewnie nie lubicie, więc my jako już zawsze, jeżeli ktoś do nas idzie z jakimś pytaniem, to już na tym momencie powinniśmy wiedzieć, że nie ma głupich pytań. Są po prostu różne poziomy wtajemniczenia. Czasem dla nas głupie pytanie będzie dla kogoś bardzo wartościowe. Już wtedy, jak zawsze znajdziemy dla kogoś czas, będziemy budować swoją markę. To jest to, co już też wspominałem przy okazji Code Review, że czasem naprawdę bardziej opłaci się dla całej takiej obuwspólnej wartości dla samego siebie, dla osoby, której dajemy tą wartość, dla całego zespołu i dla klienta, dla którego dostarczamy produkt. Jeżeli nie będziemy robić niektórych rzeczy asynchronicznie, czyli zostawiać asynchronicznych komentarzy, tylko będziemy prowadzić tą bezpośrednią komunikację. I jeśli w naszym zespole już będą osoby nam ufały, to oczywiście możemy rozszerzać się na cały dział, jeżeli nasza firma jest duża i ma parę różnych działów, to ta nasza marka może być rozszerzona na różne działy. Możemy nieść wartość, dawać dla wszystkich. Jak? No na przykład szukać możliwości do robienia prezentacji na jakichś knowledge sharingach wewnątrz firmowych. To jest niezwykle ważne, bo wtedy raz, sami się uczymy, bo zawsze robiąc prezentację jakąś uczymy się, bo jedną z najlepszych technik nauki jest przygotowywanie i prezentowanie czegoś komuś. Dwa, rozwijamy innych. W momencie, kiedy pracodawca nas zatrudnia, patrzy na nasze umiejętności i w zależności od tych umiejętności stanowimy jakąś wartość dla tego pracodawcy. I na podstawie tego liczy się i z tego też wynika nasze wynagrodzenie. Ale jest jeszcze taki drugi aspekt, bo jeżeli pracodawca może zauważyć, że my jesteśmy skalowalni, jako deweloperzy staramy się robić oprogramowanie, które jest skalowalne, więc sami też bądźmy skalowalni. Skalowalność w tym przypadku oznacza to, że my dzieląc się wiedzą, nie tylko nasze umiejętności wykorzystujemy do robienia tu i teraz dwoma rękoma kodu, tylko rozszerzamy tą wiedzę na inne osoby, skalujemy nasze dobre praktyki, naszą wiedzę. I oczywiście praca nie jest tylko jedynym miejscem, gdzie my możemy się dzielić. Tych miejsc jest mega dużo i nie musimy naprawdę występować na mega dużych, znanych konferencjach, żeby czuć, że budujemy markę osobistą. Przykład GitHub. Kontrybucja do oprogramowania open source albo do własnego, albo kontrybucja swoich własnych projektów. Jest to coś niewyobrażalnie ważnego, bo to tak naprawdę daje realną wartość dla innych deweloperów. I często mówi się o tym, żeby jak junior developer czy mid developer, żeby wskoczyć na, czy dla junior dewelopera, żeby w ogóle wskoczyć do pracy, albo później jak już wskoczy do pracy, to żeby i co zrobić, żeby wskoczył na tego mid dewelopera, czy zdobył większy zakres obowiązków, czy nauczył się różnych technologii. Co zrobić, jeżeli tego nie ma w projekcie? No jak to co zrobić? Siąść i robić ciekawe projekty, ciekawy kod w domu. Jeśli nie mamy doświadczenia, bo jesteśmy studentami, to znaczy, że mamy też dużo czasu na tych studiach, żeby robić ciekawe projekty i je wrzucać na GitHuba. Mówi się, to jest szeroko tak znane, że warto umieszczać swojego GitHuba w różnych CV. Oczywiście to, co jest umieszczone w CV, jak jest to odebrane, to zależy zawsze bezpośrednio od danego rekrutera, który czyta, czy osoby technicznej, która weryfikuje, czy później osoby podejmującej decyzję o zatrudnienie, co tam jest ważne i jak ta osoba się przekłada, ale z mojego punktu widzenia, jak ja czytam CV i widzę GitHuba, to po pierwsze, jak widzę, ok, cieszę się, sprawdzę, ale jak wchodzę na tego GitHuba i widzę, że jest 10 repozytoriów z 10 różnymi wersjami
Hello Worlda, no to robi taki troszeczkę negatywny wydźwięk, ponieważ tam nie ma wartości. Wartość byłaby wtedy, kiedy nawet byłaby to jakaś prosta biblioteka, która robiła to samo, co różne inne, ale jednak była zrobiona od początku do końca, taką, żeby można było ją sobie zaciągnąć do projektu, albo żeby była użyta do potrzeb jakiegoś artykułu, który chcemy opisać, pokazać, jak nawet taką bibliotekę zrobić, żeby wartość zawsze była realna. Jeśli mówiąc o samym GitHubie, to warto też pomyśleć o blogowaniu, o medium. Ja na przykład nie umiem w ogóle pisać i dla mnie pisanie sprawia problem. Natomiast czasem jak chcę sobie się podzielić jakąś informacją albo poćwiczyć sobie pisanie po angielsku, to napisałem parę artykułów na medium. Jest to świetna sprawa z tego względu, że nie musimy się bawić w tworzenie bloga. Znam wiele osób, które były zapalonymi blogerami, jak wpadły na pomysł, że zaczną być blogerami, i ich zapał kończył się po tym, jak sobie pomyślały, jakiego one świetnego bloga same nie napiszą. No i zaczęło się tak, że zaczęły wynajdywać koło na nowo, robić, czy to stawiać bloga na Gatsbym, czy na WordPressie, a tak naprawdę nie wiedziały, czy w ogóle potrafią napisać artykuł. Więc medium jest dobrym miejscem, gdzie można sprawdzić, czy pisanie sprawia nam frajdę, a przy okazji podzielić się jakimiś informacjami. Oprócz pisania możemy mówić. I dla mnie wartością jest występowanie na konferencjach z dwóch powodów, nawet z trzech powodów. Po pierwsze, często przygotowując jakieś projekty do konferencji, sam uczę się i sam mam szansę wypróbować. W poniedziałek rozmawiałem i pokazywałem Wam przykład micro frontends w modul Federation. Żeby przygotować tą prezentację, miałem akurat czas, bo wiedziałem, że muszę znaleźć ten czas, żeby się dobrze z tym zapoznać i już mieć to wszystko sprawdzone, przeinwestygowane, czy jakie są tego plusy i minusy, kiedy w moim życiu, w pracy zawodowej przyjdzie czas, że będę musiał podjąć decyzję, czy warto iść w jakiś proof of concept czy spajka z wykorzystaniem modułu Federation, bo już to przygotowałem na potrzeby jakiejś konferencji, żeby pokazać. Drugą ważną zaletą z konferencji jest to, że mamy szansę dotrzeć do wielu, wielu osób, więc czasem też jest wartość, jeżeli coś tworzymy do tak zwanej szuflady, że nas nikt nie czyta, nie ma jak zobaczyć, ale na pewno jest większa frajda, jeżeli mamy szansę uderzyć do większego grona osób, dostać informację zwrotną, i tą pozytywną, i tą negatywną. Na pozytywnej zawsze wyjść z radością i zachętą do kolejnych działań. No i z tą negatywną, aby ulepszać i dalej robić. Oprócz tego, jeżeli lubimy rozmawiać, no to możemy też tworzyć swój podcast. Scena podcastowa bardzo się rozwinęła w Polsce. Ja na ten moment nie tworzę podcastu, natomiast bardzo lubię słuchać i dzięki podcastom także poznałem wielu dobrych deweloperów, o których w życiu normalnie nie dowiedziałbym się. Inną bardzo ciekawą taką formą, jak możemy zbudować taką markę osobistą poprzez rozszerzenie nisz, są hackatony. Kiedy zdecydowałem się wystąpić na jednym z hackatonów, nawet nie wiedziałem, ile mi to możliwości, korzyści, znajomości przyniesie. Zdecydowałem się zupełnie dla fanu pojechać na hackathon do Londynu. Okazało się, że poznałem bardzo dużo ciekawych osób z Londynu, z Francji, z Anglii, z Singapuru. Z tymi osobami, niektórymi dalej mam kontakt. Te osoby dalej są zainteresowane jakby tym, co robię. To jest też takie bardzo rozszerzanie tych nisz w miejsca, o których nawet normalnie byśmy sobie nie pomyśleli. I to jest kolejna na przykład taka dobra rzecz dla juniorów, bo często taki junior, osoba, która chce być juniorem, pyta się, no jak te mityczne
parę lat doświadczenia w wieku 24 lat ze studiami osiągnąć? No poprzez właśnie hackatony. Na studiach studiujemy, mamy raczej dużo czasu, możemy wtedy dbać o to, aby często występować na takich hackatonach, próbować, poznawać ludzi. Często hackatony są takie, że nie musimy w ogóle mieć ekipy, tylko jedziemy, poznajemy tam nowe osoby i pokazujemy, dajemy swoją wartość, pokazujemy, co my możemy, co my potrafimy. I co to nam i jak ta nasza kontrybucja daje, co może dać do jakiegoś projektu, a także patrzymy, co inni potrafią robić. Te wszystkie rzeczy wpływają bardzo na markę osobistą, ale nie ukrywając, marketing także jest potrzebny. Więc robiąc nawet wszystkie bardzo ciekawe rzeczy, pisząc, mówiąc, jeżdżąc na hackatony, będąc super elokwentnym i pomocnym pracownikiem w naszej organizacji, i tak będziemy mieć problem, żeby dotrzeć do większego grona osób, jeżeli nasz marketing będzie kulawy. A ten nasz marketing, ta podstawa do tej sprzedaży naszych usług, wiedzy i kompetencji, no zazwyczaj wychodzi z LinkedIna, a przynajmniej jest najłatwiejsza na LinkedInie. Nie będę omawiał dokładnie na przykładzie profilu, jak taki profil powinien być skonstruowany, bo wierzę, że jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie wejść na mój profil, zobaczyć, jak ja to tam, jak mam pewne rzeczy zrobione i czym tak właściwie się zajmuję, oprócz tego, że dzisiaj w piątkowy wieczór do was opowiadam o marce osobistej. Na pewno ten mój profil nie jest idealny, ale sądzę, że jest w porządku, bo taki w porządku profil na LinkedInie, który będzie nam przynosił korzyści, a nie szkodził, będzie posiadał takie ważne rzeczy jak zdjęcie, jak dokładny własny opis. Pierwsza sekcja na LinkedInie to jest nasz opis, to jest miejsce dla nas, to jest miejsce, gdzie my możemy siebie opisać poza kategoryzacją naszej edukacji, poza kategoryzacją tego, na jakich stanowiskach pracowaliśmy. Jest taki odpowiednik tak archaicznego bytu listu motywacyjnego w pracy. Oczywiście przy opisach stanowisk, jeżeli możemy, bo nie zawsze możemy ujawniać, jaki dokładny był nasz zakres obowiązków, kompetencji na danym stanowisku, ale jeżeli możemy, to warto napisać, co tam robiliśmy, czym się zajmowaliśmy. Szkoły, certyfikaty, warto napisać. Wczoraj bardzo padło ciekawe stwierdzenie przez Krzyśka, że certyfikaty świadczą o tym, jak umiemy zdawać certyfikaty. I ja się podpisuję dwoma rękami pod tym, bo zgadzam się. Ale też Krzysiek dodał to, że jednak podczas tej nauki, jak zdać taki certyfikat i zdawania certyfikatu, tak to niechcący uczymy się. No niechcący poznajemy daną rzecz, którą przynajmniej mamy taki wstęp do tej danej rzeczy, z której zdawaliśmy ten certyfikat i na pewno mając certyfikat nie jesteśmy głupsi od osoby, która w ogóle z daną rzeczą nie miała do czynienia, ale stwierdziła, że wpisze na LinkedInie, bo coś jest buzzwordem. Nagrody, jeśli mamy nagrody, warto dzielić się tym. Ale na koniec nie zapominajmy o czymś takim jak balans. To zostało powiedziane, że nawet jeżeli będziemy mieć bardzo dużą aktywność we wszystkich socialach, robić bardzo dużo na naszym domowym poletku, firmowym poletku, nie będziemy mieć nic bez tego marketingu, jeżeli nie będziemy umieć tego pokazać i nie będziemy tego skalować. Tak samo to działa w drugą stronę. Na samym początku mówiłem, że ludzie oczekują marki osobistej, która jest opowieścią spójną i autentyczną. Żeby u nas była ta spójność i autentyczność, nie możemy przesadzić w tym marketingu. Bardzo dobrze jest, jeżeli chwalimy się jakimiś dokonaniami, ale bardzo źle jest, jeżeli robimy tylko to. Oprócz tego, że wrzucamy swoje nagrody, osiągnięcia na LinkedIna, warto także często wrzucić linki do ciekawych artykułów, linki do naszych artykułów, które zrobiliśmy, bo my je zazwyczaj robimy właśnie po to, żeby się tym podzielić. Linki do prezentacji, na których zamierzamy wystąpić. Musimy zachować ten balans, żeby ludzie czuli, że dostają od nas wartość. Bo dopiero jak
ktoś dostanie wartość, to będzie czuł, że warto jest zobaczyć i poczytać, co ta osoba tak naprawdę osiągnęła i zastanowić się, może chcę tą osobę do mojego projektu. Nie mówię tu tylko oczywiście o czysto biznesowych rzeczach, bo projekty mogą być także poza pracą. Dużą ilość takich projektów sam zrealizowałem z ludźmi, których nie znałem. Ci ludzie po prostu odezwali się na podstawie moich działań w social mediach. Musimy na koniec, chciałbym Wam powiedzieć w ramach podsumowania, że największa siła jest w społeczności. Sami, jeżeli już się nauczymy dawać wartość i będziemy dawać tą wartość, już będziemy budować bardzo dobrą markę osobistą i będzie to opłacalne dla nas samych, dla osób, które będą odbierać tą wartość. Ale doświadczenie pokazało mi, że najlepsze projekty, najlepsze przedsięwzięcia robi się zawsze w grupie, zawsze w zespole, bo w społeczności, w zespole zawsze jest większa siła. Dzięki temu możemy mieć większe przełożenie, w sposób większy trafiać do szerokiego grona osób. Świetnym przykładem jest Angular Week, który właśnie w tym momencie dobiega do końca. Prezentację, którą robiłem w poniedziałek, mogłem zrobić sam webinar, mieć na nim może kilkanaście osób. Dzięki temu, że pracuję w takiej firmie jak PGS, która daje możliwość rozwoju dla pracowników, która wspiera taką możliwość, bo cały Angular Week był czymś takim oddolnym. Miałem możliwość do przemawiania do 350 osób, więc społeczność zawsze się skaluje, więc warto, aby te nasze wartości, te nasze budowanie marki osobistej było wspierane przez najbliższy krąg osób, najbliższą społeczność, w której się znajdujemy, więc to także jest taki aspekt, kiedy myślimy, gdzie warto przebywać, gdzie warto pracować, abyśmy pamiętali. Więc dziękuję bardzo za to, że dzisiaj ten piątkowy wieczór posłuchaliście mnie na takie bardzo, bardzo miękkie tematy. Oczywiście są tematy kontrowersyjne. Jednym mogą się podobać, innym nie. Na pewno są to tematy, o których można dużo, dużo dyskutować. Jestem zawsze otwarty na wszelkie dyskusje. Wprost nawet zachęcam, jeśli ktoś ma jakieś głębsze pytania, chce porozmawiać, żeby znalazł mnie na przedstawionych social mediach i skontaktował się. Wtedy na pewno w takiej bezpośredniej rozmowie będę mógł więcej rzeczy wyjaśnić. W tym momencie według agendy, jak sprawdzam, mamy jeszcze parę minut na pytania i odpowiedzi. I oczywiście je. Jakich podcasterów, youtuberów z Polski i w sumie nie tylko słuchacz, oprócz Overmenta, Artura Łezbosa, jest coś ciekawego? Tak, przede wszystkim ja bardzo, bardzo lubię podcast Porozmawiajmy o IT. Pozdrawiam Krzyśka Kępińskiego, który prowadzi ten podcast, którego słucham od samego początku i pamiętam, jak ten podcast jeszcze powstawał, a teraz to już jest prężny podcast z dużą marką, który regularnie dostarcza mega wartość. W temacie marki osobistej Krzysiek z tego podcastu jest akurat w momencie realizacji książki o marce osobistej dla programistów. Od czego można zacząć przygodę z Toastmasteringiem? Może ktoś zobaczył już na moim profilu. Ja swoją przygodę z Toastmasteringiem zacząłem 2 lata temu. Najlepiej ją zacząć od przyjścia do klubu, zobaczenia, jak to wszystko wygląda i zadecydowaniu, czy chce się iść w to dalej, czy ma się z tego jakąś wartość. Szczegóły też mogę odpowiedzieć na brief. W czasach niecovidowych mamy jeszcze jedną możliwość. Markę osobistą budujemy też na afterach po konferencjach. Dokładnie. W czasach niecovidowych często te aftery stanowiły bardzo, bardzo wielką wartość. Sam pamiętam aftery, które były po
po konferencji, jejku, teraz chociażby no, po Boiling Frogs, po For Developers, które sprawiały możliwość, że mogliśmy po prostu porozmawiać w tym gronie osób, które wcześniej były tylko dostępne ze sceny, poza sceną. Ale w czasach covidowych uważam, że dalej jest taka możliwość, bo dalej możemy powiedzmy te aftery robić tylko w mniejszym gronie na poza już konferencją, jeżeli się bezpośrednio odezwiemy do osób. Oczywiście niestety jest ten aspekt networkingowy pomiędzy widzami utrudniony, bo sami widzowie nie mogą się ze sobą skomunikować. Miejmy nadzieję, że niedługo normalne konferencje wrócą. Ja mam pytanie do tego slajdu, kiedy znalazłem osobę, która twierdziła, że miała dużo kontrybucji w wielkich projektach open source'owych, kiedy się dowiedziałem szczegółówka, zdało się, że owszem, miała te kontrybucje, ale aktualizowała tylko literówki w plikach README w tych projektach. Co sądzisz o takim podejściu? Sądzę, że na pewno też przydają się osoby, które mogą zaktualizować pliki README dla niektórych projektów. Na przykład w Angularze jest ponad 1500 otwartych bugów związanych z błędną dokumentacją, więc tutaj przy okazji prośba, jeżeli używacie jakiegoś feature'a nowego, którego nie znacie, nie czytajcie dokumentacji z Angular.io, albo jak ją czytacie, to sprawdźcie, czy nie ma wystawionego PR-a, że jest coś tam błędnego i trzeba to zmienić. Więc takie osoby też się przydają, bo jeśli nie kontrybują do samego kodu, który jest już produktem, to kontrybując do dokumentacji, dają wartość dla możliwe, że jeszcze większej ilości osób, bo później te osoby, czytając dokumentację, robiąc pewne schematy w swoich projektach, nie popełniają błędów. Więc tak naprawdę, jeżeli cokolwiek robimy więcej, jeżeli już nawet nam się, jeżeli chce zrobić tego najmniejszego PR-a gdzieś, to uważam, że jest to wartościowe. Oczywiście musi być tutaj ta autentyczność i spójność, bo co innego jest kontrybuować do dokumentacji, a mówić, że robiło się coś zupełnie innego, albo zrobić jednego commita, a mówić, że zrobiło się całą daną funkcjonalność. Wtedy nie ma tej spójności, to nie jest autentyczne, więc wtedy wychodzi z grzy. Ktoś napisał, to niech faktycznie zajmie się repo Angulara. To jest... Co mamy jeszcze? Z tym głupim pytaniem to zawsze jest problem z pisaniem artykułów, bo dla nas coś może być błahe i wydając się, że nie warto o tym pisać, ale dla niektórych może to nieść dużą wartość. Pisaniem artykułów uważam, że po prostu warto zawsze pisać, chociażby ze względów treningowych dla samego siebie. Ja zwykle pisałem artykuły dlatego, żeby potrenować sobie pisanie po angielsku, bo akurat w danym momencie nie miałem okazji takiej, żeby pisać dużo rzeczy po angielsku w pracy, bo więcej na przykład się mówiło, a ktoś inny dokumentował. Zawsze tworząc jakiś artykuł, nie możemy liczyć, że trafimy do wszystkich osób. Na 100 osób, które przeczyta nasz artykuł, statystycznie rzecz mówiąc, możemy liczyć na te takie, powiedzmy, przysłowie, że pół na pół, albo się komuś spodoba, albo się komuś nie spodoba. Oczywiście to jest taki bardziej żart statystyczny, bo tak to nie działa, ale jak komuś się coś nie spodoba, to nie oznacza, że my coś robimy słabego, bo są osoby inne, którym może to się spodobać. My po prostu mamy taką tendencję, że zazwyczaj jak nam się coś podoba, to też zostało dzisiaj powiedziane w przypadku komentarzy w review, my nie piszemy o tym, że coś jest super, coś jest świetne, bo po prostu jak nam się coś podoba, no to traktujemy to jako status quo, tak? Mamy spełnione oczekiwania, nie zostawiamy pozytywnego feedbacku, bo słowo feedback kojarzy się z nam z czymś negatywnym. Za to jak coś nam się nie spodoba, ktoś nas z czymś się nie zgadzamy, to jesteśmy pierwsi do pisania wielkich elaboratów w internecie, żeby pokazać, jak bardzo ktoś się mylił. Stąd też może taki wychodzić błąd poznawczy nas jako autorów, że jeżeli dostaniemy do artykułu, czy do naszego prezentacji, czy wystąpień 10 negatywnych odpowiedzi, a jedną pozytywną, to możemy sobie pomyśleć, że jesteśmy bezwartościowi i nie warto to robić. Nie, warto to robić. To znaczy po prostu tyle, że 10 osobom się nie podobaliśmy, do jednej trafiliśmy
a o reszcie nie mamy tej informacji, więc nie mamy dostępności i nie powinniśmy tutaj popełniać błędu dostępności i stwierdzać, że nie, to jest, zrobiliśmy coś źle. Więc nawet błahe znajdą swoich odbiorców. Co sądzisz o kontrybucji do Stack Overflow? Myślę, że tak, to też jest jedna z takich form, dzięki którym możemy się czegoś nauczyć. Natomiast też bierzmy pod uwagę to, że niektórzy ludzie po prostu hobbystycznie kontrybują do Stack Overflow. I tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy na przykład odpowiadać na Stack Overflow i robić to w temacie na przykład Angulara i RxJS-a, bo w tych tematach ja jakieś tam drobne komentarze kiedyś udzielałem, to tak naprawdę będziemy mieć bardzo mało takich rzeczowych pytań, gdzie ktoś rzeczywiście ma jakiś problem i komuś możemy dać tą taką większą wiedzę, którą mamy i przekazać coś dalej. W większości będą to po prostu takie pytania, że ktoś wrzuci swój kod i ma tam i ten kod będzie miał pełno smelów, nie będzie w ogóle działał i tak naprawdę ta osoba powinna, nie ma problemu z danym frameworkiem, tylko ta osoba ma problem z programowaniem i my tłumacząc setny raz, że zrobiła literówkę, dlatego jej się to nie kompiluje, bo ona nie rozumie komunikatu odnośnie kompilowania. Jakby niekoniecznie dobrze może inwestujemy nasz czas jako ekspertów, bo ten czas na przykład możemy zainwestować w napisanie czegoś sensowniejszego i opublikowanie. Oczywiście, tak jak mówię, niektórzy są tacy zwani hobbystyczni kontrybutorzy do Stack Overflow, na pewno czerpią z tego radość. W niektórych tematach te pytania są też bardziej ciekawsze. Jeżeli byśmy chcieli na przykład się wypowiadać w temacie ML-a czy AI-a, to jest tam o wiele wyższy poziom tych pytań i tam rzeczywiście możemy, jeżeli mamy wiedzę, coś dać dla ludzi, niż na przykład w temacie Angulara czy RxJS-a, bo w tych tematach tutaj chyba najwięcej z nas jest. Okej, przepraszam bardzo, bo już minutę przedłużyłem, a pewnie wszyscy czekacie na quiz końcowy, więc ja bardzo dziękuję, że miałem okazję w tym tygodniu aż w 3 prezentacjach wystąpić i zachęcam do kontaktu, jeśli ktoś by miał jakieś pytania i zachęcam do zostawienia feedbacku także dla mnie, który będziecie mieć ankiety po zamknięciu okna po całej konferencji, żeby móc zostawić feedback. Dziękuję.